Chodziło o to, że się spieszy i stresuje tym, że wolno idzie, zamiast delektować się tym, co robię. Ale nie, ja w tej chwili to, co ja bym chciał, co najbardziej by mi poprawiło samopoczucie, to już posiadanie kapłana w bazie. Bo to jest tak, że awansowanie tego kapłana przez handle trwa bardzo długo, potrzeba na to bardzo długo materiałów. Bardzo dużo materiałów i gra jest tak pomyślana, że w czasie, kiedy się zdobywa te materiały, żeby awansować kapłana, można rozmaite inne rzeczy robić. Dlatego też ja, robiąc te inne rzeczy, na przykład idąc do jaskini, budując jakąś automatykę i tak dalej, i tak dalej, ja już bym chciał mieć kapłana i powoli go awansować po prostu. Bo inaczej, dojdziemy do tego etapu, że kiedyś tam znajdziemy tego kapłana i wtedy też nie będzie zbyt ciekawa rozgrywka, bo ja będę skupiał się tylko na tym, żeby z nim, powiedzmy, handlować. Także tak, delektowanie się rozgrywką poprawiłoby mi, jeżeli znajdziemy kapłana. Okej, dobra, niebawem powinniśmy wejść na tą mapę. I teraz tak, patrząc na to, co ja tu zbadałem, to dobre pytanie, czy musimy płynąć za ten ocean, czy może ten kawałek pustyni tu nieco na północy? Szkoda, że nie ma jakiejś małej szansy, że po rozmnożeniu wieśniak będzie kapłanem. No niestety, tak to nie działa. Kurde, jeszcze nie jesteśmy na tej mapie? Kurde, mogłem, tak sobie teraz myślę, może mogłem wziąć kompas jednak. Bo jak nie wejdziemy na tą mapę, to może być problem z powrotem. A nie, to są góry te, które będą chyba tutaj na wschodniej krawędzi tej mapy. Ciekawe, czy będzie bez śmierci do końca? No ja byłbym w szoku, ale... To wie. O, dobra, jesteśmy. Dobra, czyli teraz szukamy wioski z kościołem. Dobra, chyba przejdziemy tymi górami kolejnego dnia w tamtym kierunku. I zobaczymy, bo mamy tam jakąś... Okej, trochę śniegu, ale też pustynię. Zobaczymy. Dobra. Nocleg. A nie jest tak, że jest mały procent na to, że wypadnie? A nie wiem. Ja już nie pamiętam. To jest na wiki, Better Than Wolves jest napisane, ale nie wiem. Czy byłbym skłonny wybudować nowy szlak tylko dla samego kapłana? Raczej nie. Nie, już ten szlak, który mamy, powinien nam pomóc. Szkoda, że nie ma zgonów. No wiem, ale no nie będę na siłę robił zgonów.
Okej. Okay. Gdyby teraz był zgon, to pewnie koniec serii? Nie wiem. Znaczy takie zaczynanie od zera gdzieś w nieznanym byłoby ciekawe, ale nie wiem co na to widownia. Czy by chciała to oglądać, czy może już by miała dość takiego już tam powrotu do epoki Kamienia Łupanego. Co my tu mamy? Okej, okay, niewielka tylko pustynia z rzeką i tajga po drugiej stronie. W tajdze nie ma wiosek. W sumie we wszystkie kierunki zaszliśmy dość daleko. Tak, ale to jest kierunek zachodni w tej chwili, to jest jedyny kierunek, bo ja zbudowałem już szlak, który prowadzi 2000 bloków na zachód, który ułatwia ściąganie wiśniaków. O, dobra, coś mamy coś tam, chociaż nie, ja już tam byłem, kiedy badałem to poza anteną, czyli to jest chyba tylko kapliczka i studnia. O, spadlina. Dobra, tutaj będzie też jakaś pustynia po drugiej stronie. Tak, bo tam nic chyba ciekawego nie ma. No, to jest jakiś schron, który zbudowałem wcześniej. Muzyka Settlers 4, tak. Ten śnieg spowalnia, cholera. Okej, okay, jest pustynia, dobra. To tam już jest ocean. A tutaj jest bagno, okej. Okay. Kiedy wdrożymy jakąś nową technologię? Teraz? Nie wiem. Teraz taką dużą technologią to będzie chyba kuźnia dusz. A do tego potrzebujemy kapłana. Nie mam łuku.
Okej, okay, jest chatka. O, chyba widzę kolejną pustynię. A nie. To chyba tylko wybrzeże. Dobra, wskoczymy chyba na łódź i będziemy płynąć wzdłuż tego wybrzeża, chyba w tamtym kierunku, troszkę na południe. Kiedyś. Może mniej uciążliwe będzie znalezienie diamentów i rozmnożenie bibliotekarza? A da się w ten sposób wygenerować kapłana? Bo z tego co wiem, to ci wieśniacy są podzieleni na tiery i owocem związku, tak, nigdy nie może być wyższy tier. Tylko ten, który jest albo niższy. Okej, dobra, ja potem to przeczytam. Czyli bibliotekarza można by? Znaczy no, bo mamy bibliotekarza ogólnie, czyli to by było spoko. Mamy dwóch nawet w sumie chyba. Okej, tutaj znowu ocean się zaczyna, cholera. Okej, dalej ta dżungla. Ale trzeba mieć co najmniej, trzeba mieć dwóch bibliotekarzy. Mamy chyba dwóch. Okej, okay, jak jedzenie. Kurde, okej. Okay. Dobra, zaczynamy program eugeniczny w takim razie. O, to może być nawet ciekawe, dobra. Oby to tylko tak, to trzeba będzie zweryfikować, czy to na pewno zadziała. Ale mam dwóch bibliotekarzy, o ile się nie mylę. I wtedy byłby też oczywiście argument za tym, żeby zdobyć diamenty. Okej, dobra, to robimy tak, bo uwierzcie mi, mi się nie chce robić tych wypraw. To nie jest tak, że ja się aż rwę na te wyprawy. Gdyby był inny sposób na zdobycie kapłana, to oczywiście bym go wziął od razu. O kurde, zachód słońca.
Okej, okay, oby tak było, bo to brzmi... To brzmi spoko. Problemem tych wypraw jest brak jakiegokolwiek kontentu, jedynie wioski, piramidy i te świątynie. Tak, no i burza może skomplikować sprawę, ale tak. Okej. Okay. Połowa wioski będzie dziećmi i bibliotekarza, niczym u Habsburgów. Tylko pytanie, jakie są szanse na to, że ze związku dwóch bibliotekarzy się zrobi kapłan? Oglądam historię bez cenzury? Nie. Kiedyś parę ich pierwszych, kilka pierwszych filmów obejrzałem, ale potem już nie. Okej, okay, to spoko. Dobra. Robimy to w takim razie. Dobra, dawaj, dawaj, czyli szybko wracamy. I najszybsza droga to będzie... Tak, maksymalnie na wschód tą łodzią. I potem do portalu, dobra. Okej, okay, dobra, wow, to jest bardzo, bardzo dobra wiadomość w takim razie. Bo ja nie lubię robić tych wypraw i wiem, że wy nie lubicie oglądać tych wypraw. Czyli... Okej, okay, spoko, dobra, to super. Jeżeli faktycznie możemy zdobyć... Zdobyć... kapłana w ten sposób, to super. No i kolejna też fajna rzecz jest taka, że będziemy musieli wrócić do niebezpiecznych podziemi. Czyli kolejne pełne napięcia misje w celu wydobycia diamentów. Bo... Tak, żeby rozmnażać wieśniaków potrzebujemy oczywiście diamentów. Jeżeli 15%, to teoretycznie potrzeba nawet 14 diamentów. No, zobaczymy. A co z grzybową wyspą? Okej, okay, no, ja już się napływałem po oceanach. No nie wiem, jakoś nie chce mi się jej szukać. Nie wiem. No bo już się napływaliśmy po oceanach, tak więc, no nie wiem, chcecie więcej pływania po oceanach? Na pewno byłaby satysfakcja, gdybyśmy po absurdalnej ilości godzin natrafili w końcu na grzybową wyspę, ale... Tak. Jak przypadkiem nie natrafimy, to chyba dam sobie spokój. A, pustynia? Czy wybrzeże? Chyba tylko wybrzeże. To teraz tak, ja zdałem sobie sprawę, że... Ja nie znam do końca... okolicy
Znaczy powiem tak, kiedy pójdziemy na troszkę dalej na wschód i wyjdziemy z tej mapy, to... Teoretycznie mogę się zgubić i możemy nie znaleźć portalu. Tylko wiem, że ten portal jest mniej więcej na środku mapy, czyli musimy iść na wschód i delikatnie... Tak, na wschód i delikatnie na północ. Dobra, chyba gdzieś tu wylądujemy. Okej, za chwilę i tak wyjdziemy z tej mapy, czyli będzie bezużyteczna. Czyli mniej więcej w tym kierunku, bo powinniśmy natrafić albo na wioski, albo na... kamienny szlak. Arston, słuchaj, ja mam umowę z Twitchem, która mówi, że ja nie mogę, prawnie nie mogę wrzucać zapisów z Twitcha na YouTube zaraz po zakończeniu streamu. Nie mogę po prostu. Na tym polega umowa partnerska. Czyli jeżeli chcesz być na bieżąco, to musisz być albo na streamach, albo dwa czy trzy tygodnie po streamie. Zapisy streamów można obejrzeć na Twitchu. Offline, po prostu poza streamem. One są automatycznie usuwane po... właśnie po tych trzech tygodniach. Ale do tego czasu można nadrobić zaległości, czyli... No, tylko tyle mogę powiedzieć. No niestety... Tak, to na YouTubie to jest tylko archiwum streamów. To nie jest... i nigdy nie będzie na bieżąco. Okej, dobra, idę dobrze. Teraz mam nadzieję, że się nie zgubię. To było trochę głupie. Okej, wydaje mi się, że na północ od tych bagien będzie... A nie, myślałem, że będzie pustynia. Gdzieś tu powinna być pustynia z pierwszą wioską chyba przed nami. Nolek, mówisz, że nie wiesz, kto rzucił tą wartością 15% szans. Nigdzie tego nie znajduję, ani na wiki, ani w changelogu. No ja polegam na tym, nie wiem kto to napisał, ale polegam na tej informacji, też nie zweryfikowałem jej. Bo jeżeli to nie zadziała, to będzie masywna strata czasu. Okej, jest pustynia, spoko. Dobrze. W changelogu jest, że zwiększyli ostatnio szansę, ale nie napisali, ile wynosi. Okej, ale nawet jeżeli... Okej, ale jeżeli jest potwierdzenie, że istnieje szansa na to, że z dwóch bibliotekarzy można zrobić kapłana, to już to wystarczy. To już jest super.
to już powinno być ok. Shadowcall, dzięki za przedłużenie słowa, drugi miesiąc. Wielkie dzięki. To więc sorry, moi drodzy, że dzisiaj tak, troszkę strata czasu, ta wyprawa. Ale dobra, ale jest iskierka nadziei, bo tak, no... Tak, rozmnożymy tych bibliotekarzy. I będziemy musieli oczywiście znaleźć masę diamentów. Co oznacza kolejne wyprawy do podziemi. W sumie... Chyba to jest dobre pytanie. Czy badamy te nowe podziemia, które ja znalazłem dzisiaj, czy... Pójdziemy tam do tej kopalni. Chyba w tej kopalni byłyby lepsze większe szanse. Jaki jest plan na progres, aby dotrzeć do smoka? Kapłan. Musi być kapłan. Jak będziemy mieli kapłana, wtedy możemy realizować kolejne kroki. To jest w tej chwili przeszkoda. Brak kapłana to jest przeszkoda. Ładunek górniczy by się przydało zrobić. Można by. Ja planowałem... Tak, wykuć ten szyb górniczy na samo dno. I wtedy odpalić tam te ładunki. Okej, dotrę do portalu? Czy jesteśmy niedaleko? Chyba tak. Wtorek będzie info, że kapłan już zrobiony poza streamem? Nie, 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 gdzie tam? Żeby to robić poza anteną, to ja muszę mieć diamenty. Ja nie będę... Tak, ja poza anteną nie robię nigdy ryzykownych rzeczy. Takich jak wyprawa po diamenty. Bo ostatnie, co ja bym chciał, to informacja, że poza anteną zginąłem. Można dorzucić kolejne smocze naczynie przed wyprawą. Nie będzie strat expa. A tak, moglibyśmy to zrobić. Właśnie zastanawiam się, co teraz zrobić. Na koniec streamu. O! Wracamy do naszej posesji. I teraz tak, zobaczmy, czy dalibyśmy radę dzisiaj zrobić test górniczych ładunków wybuchowych. Okej, czyli trzeba 6. Okej, mamy slime bola, mamy linę. Potrzebujemy 6 lasek dynamitu, do których potrzebujemy papier, trociny i wybuchowy olej. Okej, wybuchowy olej. Kurde, zróbmy to. Czy mam odpowiednio dużo mięsa? Przejdźmy całą tą baraninę. Okej, ile tego tam było? Okej, czyli z tego robimy dwa dynamity.
potrzebujemy tego 6, czyli potrzebujemy 3 wybuchowe oleje, czyli 3 łoje. Okej, 4 potrzeba tego, czyli to będą 2 łoje. A, tylko chwila, łoj się połączy z potażem i zrobi mydło. Okej, tego nie chcemy. Na razie włóż to tu. Dobra, zabijmy jedną świnię. Jeden. Okej, 2 piekielne pyły. Okej. Dobra, robimy wybuchowy olej, mamy ląd, ok, dobra, czyli jedyne, czego potrzebujemy, to trociny i papier. 9 papierów. I 3 trociny. Ok, test górniczych ładunków wybuchowych. Pójdziemy na samo dno, bardzo blisko bedroka, odpalimy to i kto wie, być może znajdziemy diament. I to przyspieszy wtedy... Okej, to jest chyba... Okej, to jest więcej niż potrzebowałem, ale dobra. To tak, to jest niebezpieczne. Przypominam, że mając to w ekwipunku, kiedy podskoczę, to ginę. To oczywiście wybucha, bardzo wybuchowa substancja. Dobra, czyli mamy tego aż 6. Okej, czyli potrzebujemy tego więcej, potrzebujemy 6 tego, 6 trocin i 18 papierów. Okej. Dobra. Czyli tak, bierzemy to. Okej, okay, zawsze mnie stresuje, kiedy to biorę do ekwipunku nawet. I tu muszę uważać, bo czasami, kurde... Okej, okay, dobra. Tak, czasami rzeczy wypadają tutaj z ekwipunku. Czyli ląd, wybuchowy olej, trociny. Okej, okay, to z boku. To nam jako ostatnie. Czyli trociny, ląd. Papier i wybuchowy olej i mamy 12 dynamitów i teraz z tego możemy zrobić wybuchowe ładunki, czyli potrzebujemy 4 lin i 2 kulki slajma. Demonstracja wybuchowego oleju była już. Ja już to robiłem. W tej serii już to robiłem. Okej. Okay. Okej, okay, przynajmniej coś ciekawego zrobiłem na koniec. O, dużo będziemy mieli tego. 6 górniczych ładunków wybuchowych. Tylko teraz pytanie, gdzie to odpalić? A, dobre pytanie, bo... Moglibyśmy albo na dnie tego szybu, tylko on jeszcze nie jest do końca na samo dno poprowadzony. Weźmy diamentowy kilo i zobaczmy, jak tam ten nasz tunel z lawą
Już nie pamiętam, jak to głęboko prowadzi. A i potrzebuję też zapalniczki. Zapalniczki, nie? Żeby to odpalić. Kurde, dużo tego jest. 6. Właśnie pytanie, jaki jest zasięg też tego? Zasięg wybuchu. Chyba niezbyt duży, bo ta trzecia warstwa kamienia jest oczywiście dużo, dużo twardsza. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Bo ja to chyba poza anteną przedłużałem. Jest trzecia warstwa kamienia. Okej, to idzie chyba do bedrocka. Tak. Okej, czyli teraz tak. Tak naprawdę nie chcemy tego wysadzać na tym poziomie chyba. Tu potwory. Mogłyby się wygenerować? Nie, jest pochodnia. Chcemy chyba troszkę wyżej to odpalić, bo... Tak, chyba troszkę wyżej, bo to na dół też będzie troszkę raziło chyba. Czyli dobra, wykopmy jakiś szyb w bok. Umieścimy to na końcu, odpalimy, zobaczymy jaki będzie efekt. Właśnie nie mam pojęcia, nie wiem czy tego używałem kiedykolwiek. Odpalmy to powiedzmy tutaj. Pochodnią? Nie. Czyli zapalniczki. Okej, dobra. Okej, nic nie widać. Trochę słabo. Okej, okej, no. Dobra, dużo szybciej niż kilofem kopalnie, ale... jakoś... Liczyłem na więcej. Dobra, odpalmy kilka tego tu w różnych kierunkach. O kurde. Okej, okay, może nie w tym kierunku. Chociaż jest argument za tym, żeby taką lawę osuszyć być może. Czyli jeżeli tu się umieści ziemię, a potem ją wykopię, to lawa znika. I może odsłoni coś ciekawego. Dobra, nie, niech to zostanie tutaj. Jakoś źródło światła powiedzmy. O, jest jakieś żelazo. O kurde. Wow, niebezpiecznie. Coś dużo lawy tu wszędzie. Dobra, odpalmy, mamy jeszcze 5. Odpalmy jeden tu, odpalmy drugi tu. Okej, okay, redstone, nie pogardzę. Szału nie ma, tak, ale plusem tego górniczego ładunku wybuchowego jest to, że on nie niszczy tych wydobywanych rud. To jest plus. Tylko tak, to trzeba mieć przemysłowe jakieś... Okej, okay, dużo redstone'u, którego będziemy potrzebować w dużych ilościach potencjalnie. A, okej. Okay. Nie wiem, czy mogę to wydobyć. A, nie. Okej, okay, mogę to wydobyć, jeżeli zrobię tak. Tu. Teraz mogę to wydobyć.
mam prawie. Nie wszystko jest. Dobra, odpalmy jeszcze gdzieś te ostatnie ładunki, które mamy. Może troszkę dalej w tym kierunku. Tak, bo kto wie, może będziemy mieli farta i kurde diament. Zdobędziemy diament na koniec. A, tu chyba też coś wybuchło. Zobaczmy za tym żwirem. O, wykopmy to i na obrzeżach tej jaskini wysadzimy resztę tych ładunków i tyle. Dobra. Trzy ładunki jeszcze. Jeden tu, drugi... Tu powiedzmy. Odsłaniamy tutaj dość dużo skał, czyli statystycznie powinny być szanse na diament. Ale coś słabo. Okej, ostatniego odpalmy tutaj. Trochę niżej chyba muszę? Nie. Jestem akurat na odpowiednim poziomie. Jestem kilka bloków nad bedrockiem. Dosłownie. Okej, gdzie jest wyjście stąd? Tu? Nie, jesteśmy prawie nad bedrockiem. To jest warstwa, w której powinien być już diament. Dobra, moi drodzy, kończymy na dzisiaj. Dobra, czyli sorry, dzisiaj stream nie był rewelacyjny. Ale troszkę progresu zrobiliśmy i mamy nowy plan. Tak, plan działania, jasno określony cel. Czyli tak, eksperymenty tutaj, jakieś krzyżówki tych wieśniaków. Tak, będziemy robić na nich eksperymenty i celem jest to, żeby wyhodować kapłana. Co brzmi troszkę absurdalnie, ale tak, to będzie chyba lepszy pomysł niż robienie tych niezbyt ciekawych, powiedzmy sobie szczerze, wypraw. Tak, ale w tym celu musimy oczywiście znaleźć te diamenty. Dobra, tyle ode mnie, dzięki za uwagę, miłego weekendu życzę i zapraszam w poniedziałek w tej chwili na Kerbale. Dobra.